Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny, 22 już odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1 Remaster na moim kanale. Jesteśmy na cmentarzu, czyli tutaj, gdzie się ostatnio rozstaliśmy i kontynuujemy zadanie polegające na tym, by ogarnąć problem guli. Gule, jak się okazało, nie mordują ludzi tutaj, tylko żerują na ich zwłokach, a te zwłoki zostawia ktoś inny. Ktoś, do kogo właśnie teraz idziemy. Ciekawe, ile czasu wytrzymają z gulami. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. Czyli postawili nas w dosyć nieciekawej sytuacji, ale okej, no wydaje mi się, że tutaj nie ma wyboru zbyt wielkiego. Po prostu idziemy pomóc ludziom tutaj w tej krypcie. Może wyciągnę sobie pochodnie, chyba że ja nie mam pochodni. Nie mam niestety pochodni. Wypijemy kota i postaramy się tutaj zadziałać. Idziemy powolutku, pewnie przyjdzie nam walczyć z niejednym gulem. Już tu byliśmy kiedyś, wiemy na co stać to miejsce. Szukamy ludzi na razie, może tutaj gdzieś. Nie, tutaj nie ma nikogo, chyba że zostałem oszukany, ale to nie wiem, na razie idziemy, szukamy. Tutaj wszyscy jakby trupy, jeden, drugi, trzeci, nie żyją, ciemność, żadnych przeciwników też tutaj nie ma. Może tutaj? Mamy, dobra, zobaczcie. Czyli jednak, używamy, świetnie, używamy tutaj Arda, dobijamy kogo się tylko da. Dawaj, jeszcze jeden Algul, on jest silniejszy od zwykłych guli, więc cyk. Świetnie, mamy chyba jeszcze jednego Algula, tak. No to z tym jednym Algulem chyba sobie z miecza poradzę, ale użyjemy jeszcze Arda też, żeby wspomóc się. Wspomogłem się i pokonany. No, widzicie, nasz Wiedźmin jest o wiele silniejszy niż jak byliśmy tutaj za pierwszym razem. Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec z tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki, pewnie potwory ich dopadły. Droga jest już bezpieczna, zabiłem większość potworów. Uciekajcie stąd. Melitele, niech będą dzięki, bądź błogosławiony. Jeszcze raz dziękujemy. No i dobrze. Udało się, widzicie, niestety przestępcy nam uciekli. Może porozmawiamy o tym z Zygfrydem, jakoś to ogarniemy. Ważne, że ludzie uratowani. No i co, niby gule nie żerują na żywych, nie mordują żywych, ale Algule już zapewne tak, więc mieliśmy tutaj niezłe kombo, ale cieszę się, udało się to wszystko zrobić tak, że jest dobrze. Przejdę się może do innych korytarzy w tym miejscu, sprawdzimy, czy ja nie mam tutaj przypadkiem jeszcze czegoś do podniesienia, bo o ile kojarzę, ja chyba nie wszystko tutaj zebrałem, gdy byliśmy za pierwszym razem, nawet uciekałem tutaj stąd. Też można o tym sobie przypomnieć, bo goniły mnie potwory. Byłem taki słabiutki jeszcze, wiecie. Niewiele nasz Wiedźmin pamiętał. Nie mieliśmy tak dobrego pancerza. Mieczyk chyba też był troszeczkę gorszy. No i tak, zobaczę, nie wiem, tutaj? Nie, niczego tu nie ma. Dobra, to co? No chyba widzimy się po prostu u Zygfryda. Postaram się wydostać szybciutko z tego cmentarza, z tej krypty, z tego plugawego miejsca i zaraz pogadamy sobie z naszym kolegą. Mam tylko nadzieję, że Zygfryd gdzieś tutaj na nas czeka. Ten deszczyk cały czas pada. Chłopakom Zygfryda nie przeszkadza to w ćwiczeniach, ale może Zygfrydowi będzie? Nie, jednak nie, on też dzielnie stoi tutaj na posterunku. Dobrze. Słucham. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli.
Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. Świetnie, dziękuję. Naprzód, rycerze! Ile dostaliśmy? 400 orenów. Czyli chowają się teraz wszyscy do środka. No mamy znowu nowy poziom. Kolejny nowy poziom, a ja dalej nie rozdałem punktów umiejętności. Co będziemy musieli zaraz, no, na pewno zrobić. Panie Wiedźminie! Panie Co Wiedźminie! Się dzieje? Czego chcesz, chłopcze? Na panów napadli, a pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemię handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! No dobrze. Na bank napadli w ziemi handlowej. No to idziemy za młodym, widzicie? Misje same nas szukają. Nie trzeba za bardzo się rozglądać nawet. Jeszcze myślałem, że zabawimy troszeczkę tutaj w tej dzielnicy klasztornej, ale... Żaden deszcz nie ugasi gra wiecznego ognia. Znalazło nam troszeczkę inne zajęcie. Spoko, bierzemy to, co daje. Trzeba robić, trzeba działać. Szybciutko za młodym, on ma takie króciutkie nóżki, to wolno biega, ale jest okej. Nienawidzę tego w grach, kiedy nasza postać musi iść za kimś i ten ktoś tak bardzo wolno chodzi i za każdym razem musimy się zatrzymywać. Wyprzedzamy go i jest duży problem, a kiedy podejdziemy za blisko, to on się zatrzymuje. No, spoko. Idziemy szybciutko. Do Triss i tak miałem iść, więc sobie z Trisską porozmawiamy też w dzielnicy handlowej. No i idziemy tutaj. No i co? Chłopca nie ma. Musimy sobie radzić sami, ale my chyba wiemy, gdzie jest bank. Czekajcie, zaraz postaramy się to tutaj jakoś zaznaczyć. Złoto dla zuchwałych. Jakiś dzieciak przybiegł i powiedział, że bandyci napadli na bank Vivaldich w Wizimie Handlowej. Może warto się temu przyjrzeć i właśnie temu się przyjrzymy. To ja sobie to zaznaczam i biegniemy szybciutko przed siebie. Ciekawe, czy tu po tobie, białowłosy. Na mieście będzie widać, że coś takiego w ogóle się wydarzyło? Jakiś napad na bank, czy coś takiego, jakieś komentarze? Ale chyba nie. Strasznie ciężko tutaj dojść. Różne takie labirynty mamy i tak dalej, ale no, chyba okay. Jestem. Jestem, tak, jestem. Dobrze, ktoś nas zaczepił. Spać mi się. Potrzebujemy wsparcia. Mamy tu chędożony napad na bank. Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. A może to jest to samo komando, które spotkaliśmy i puściliśmy wolno na cmentarzu? Nie? Ciekawe. Pomogę, ale pracuję sam. Tak, myślę, że skoczę sam. Pomogę ci, ale pracuję sam. Nie radzę ładować się od frontu, ale... Velerad, czas ucieka. Z bankiem połączony jest ratusz, ale zamknęli go od środka. Może da się wejść przez magazyn. Mhm. Jaki magazyn? Połączony z ratuszem przejściem nad ulicą, nieużywany. Mam do niego klucz. Dlaczego jest nieużywany? Urzędniczki z ratusza utrzymują, że tam straszy, ale nie dawałbym wiary tym bredniom. Daj mi klucz. No i dobrze. Magazyn jest tutaj, ale deszczyk pada. Pogoda. No to wchodzimy. Zobaczymy, czy straszy, czy nie straszy. A może spotkamy owe urzędniczki? I co tu jest takiego? Tam chyba były schody na górę. O, Fleder. No to... No, dobra, można powiedzieć, że straszy. Wiecie, chociaż straszy, to można powiedzieć, kiedy jest duch, upiór jakiś, czy coś takiego, a nie kiedy mamy Fledera, ale... No dobra, no. Z wampirem też można powalczyć. Postaramy się. Mamy dwa Fledery. Myślałem, że jakoś szybciej go tutaj pokonam, ale chyba nie ma szans. Dawaj, jeszcze jeden cios. Jeszcze jeden cios. Dobra, świetnie. I mamy tutaj jeszcze jednego. Jest? Jest. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że mogłem jednak poczekać na Siegfrieda. Pewnie byłoby łatwiej z tymi potworami, ale no teraz to już trudno. Nic nie zrobię, trzeba go pokonać, tak jak jest, tak jak stoi, bijemy go. Ten drugi całe szczęście czeka, aż go tutaj, wezwiemy do siebie. Postaramy się jeszcze raz, to już tego Arda nawet nie używam. Z Ardem poczekamy, może dwa ładunki wykorzystamy właśnie w walce z tym ostatnim, ale jeden ładunek w ogóle nic nie zrobił kompletnie. Szkoda,
Jeszcze troszkę, dobrze. Jeszcze troszkę. Teraz Arda. Cyk. I co, dobijamy go? Nie, nie ma szans. Kurna, no myślałem, że wywróci się może, że zostanie ogłuszony, ale nie ma szans. Świetnie. Dawaj, no, jeszcze jeden cios. Jeszcze jeden cios. Dawaj, pokonany. I co? Tyle? Chyba jo. Ja tam słyszę jeszcze jakiegoś gdzieś, ale to już chyba wszystko. Dobrze, bierzemy kły tego Fledera. Tutaj też mamy zlecenie na Fledery. O, do Velerada muszę się zgłosić, zobaczcie. O, mamy zlecenie na Fledery wykonane, tak całkowicie przy okazji. Cudownie. A my idziemy na górę. Zapiszę sobie grę. Przed wejściem jeszcze szybciutko napijemy się tylko jaskółeczki, żeby wyzdrowieć tak na maksa. Nie wiem, czy mam jakieś inne eliksiry, które jeszcze można by tutaj wypić, zamieć. Chyba nie. Natychmiast przywraca część zdrowia. Dobrze, ja sobie tego Rafarda białego tutaj wrzucę na pasek i... No i tak musi zostać, nie? Życie nam się ładuje? No ładuje nam się. Jestem troszeczkę toksyczny. Sprawdzimy sobie, jakie mamy bonusy. Dominanta Rubedo, zwiększona regeneracja żywotności, może sobie jeszcze mieczyk, nie wiem, srebrny na przykład. Potraktujemy tutaj osełką, naostrzymy tak, żeby nie było i... No i chyba jest okej, chyba jest w porządku. Mamy Fledera jeszcze przed nosem, czyli bijemy go. Byle z jednym się bić, bo już mieliśmy przed chwilą jakby pokaz tego, jak wygląda walka z Flederami, kiedy jest ich więcej. No, dawaj, dawaj, cyk. Ach, kurna, jeszcze. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Może Ardem? Cudownie, czyli jednak da się dobić w ten sposób Fledera. Dobra, mamy tutaj jeszcze jednego. Do tego też postaram się. Tak, może nawet dobijemy go znowu? Tak samo? Nie, nie ma szans. Dobra, bijemy go, ale wiecie, to, że mi się raz nie udało... O, uciekamy. To nie znaczy, że nie będę próbował za chwilkę tymi znakami tutaj jeszcze operować. Będę, jasne, że będę. No i dobra, dawaj, cyk. No, mam nadzieję, że ten drugi tutaj nie dojdzie, że mnie nie zaatakuje, że jest jednak za ciasno na dwóch przeciwników obok siebie. Jeszcze. Świetnie, już Ardzik mi się znowu załadował, ale to poczekam sobie z tym Ardzikiem na ostatniego przeciwnika. Mam nadzieję, super, nie było żadnego efektu. Mam nadzieję, że to jest ostatni. Ja zostałem ogłuszony, cudownie. Ach, kurna, jeszcze się wgryzł we mnie. No dobra, dawaj Geralt. Poradzimy sobie. Raz, dwa. Świetnie, ale combo. Jeszcze combo. Kolejne. Dawaj, jeszcze. No, to może obędzie się już bez próbowania tego Arda. No, nieudolnie. Władamy znakami. Dobrze byłoby je ulepszyć troszkę. Zarówno Igni, jak i Arda właśnie. Może Quena. Och, kurna. Kurde faja. Jak to kiedyś ktoś sławny powiedział, przejdę się jeszcze tak na wszelki wypadek. Tutaj zobaczymy, czy przypadkiem nie wyskoczy mi coś jeszcze. Chyba nie. Mamy to! Wow! Boże! To było ciężkie! Bardzo ciężkie! Tutaj coś jeszcze podniosę, mamy jakieś szczątki. Tu mamy też coś, pochodnia kolejna. Koniunkcja sfer, czyli mamy spiritus. Wow! Mamy fajne rzeczy do przyjęcia, to bierzemy te rzeczy. Tu mamy kieł, dobra, tu mamy szczątki jeszcze jedne, świetnie. Bierzemy jeszcze jedne szczątki, jeszcze jedne szczątki, jeszcze jedne szczątki. Może beczka, dawaj przeszukamy sobie. Jakaś rybka nam wpadła. No, przydałoby nam się z tych rzeczy pokorzystać, które tutaj mamy. Oj, przydałoby się i to bardzo. Ale dobra, no, najważniejsze, mamy pełne życie. Idziemy dalej. Zapiszę sobie grę. Zapisana, no to, Lu. No i jesteśmy na górze. Urzędniczka. Cześć. A czy ja mam pewien przedmiot, który powinienem tutaj mieć? Oj, chyba nie mam, niestety. Szkoda. Szkoda, bo z tego co kojarzę, to od jednej z tych urzędniczek możemy zyskać kartę, ale ja no, niestety, ale... Wieczny ogień nas ochroni. Nie mam pewnego ważnego przedmiotu. Trudno, może kiedy indziej, zobaczymy. Okej, jesteśmy na dole, mamy Skojatel, tak? Tak. Cześć. Blooded One! Ojej, jak krzyczy. Może ty? Wszyscy na glebę! Łapy na kark! Ale tutaj nie ma nikogo. Drzwi do banku? Może tędy przejdę? Chyba tak. Mam nadzieję, że nie wyjdę na zewnątrz. Dobra, jesteśmy. I? Mamy bankiera, ale oni żyją, czyli jeszcze nie zostali jakby zamordowani, okej. Ale... Chyba zaczynam odczuwać syndrom Tridamski. Łapy na kark! Jak ten tygrys biały. Ciało rycerza. Ale to nie jest rycerz płonącej róży, jest jak najbardziej. Młot bojowy zakonu? Fajny? Nie wiem, ja tam mogę wejść? Przejść jakoś? Nie? Nie ma szans? Gdzie mam iść? Przepraszam.
tutaj. Dobra. Eliren. Znasz historię Eliren, Wiedźminie? Przyszedłem negocjować. Biała Róża Sherwet, przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. 200 lat temu poprowadziła do walki elfią młodzież. Starszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans, że mogą się już nie podnieść po klęsce. Zakon gotuje się do szturmu. Eliren, Biała Róża, poderwała młodzież. Chwycili za broń i poszli za nią na ostatni rozpaczliwy bój. Zmasakrowano ich. Bezlitośnie zmasakrowano. Eivin Bank jest otoczony. Ginęli z jej imieniem na ustach, powtarzając jej wezwanie, jej krzyk. Ginęli za Sherwet i za Eliren. Tak jak im obiecała. Godnie, bohatersko, z honorem. Byłeś tam. Podjąłeś decyzję? Jaką decyzję? Nie można bez końca siedzieć okrakiem na płocie, zwłaszcza jeśli ten płot biegnie przez środek bitwy. Chcesz mnie zwerbować do komanda? Nie. Z twoimi skrupułami nie nadajesz się na rewolucjonistę. Zatem? Nie bez powodu opowiedziałem ci o Eliren. Trwa wojna, Geralt. Wojna o przetrwanie. O wolność. Nie musisz być żołnierzem komanda, żeby nam pomóc. Wielu służy naszej sprawie, korzystając ze swoich wyjątkowych umiejętności. A tobie najlepiej idzie zabijanie potworów. Czy co, próbuje mnie wciągnąć jakby na swoją stronę? Wiadomo, no nie do komanda, ale tak, żebym po prostu stanął po ich stronie. Mogę stanąć chyba też po stronie zakonu, rozumiem. Atakując ich, nie ma takiej możliwości, nie będę za was walczył, nie dam się wciągnąć w wojnę pomiędzy wiewiórkami i zakonem. Jestem wiedźminem, jestem neutralny i mamy tutaj Elrin. Wolność. To wszystko pięknie brzmi, przyłączę się do was, ale pamiętaj, Eivin, zwycięski rewolucjonista zostaje mężem stanu, pokonany jest zbrodniarzem. I ja wybiorę oczywiście dwójeczkę. To chyba niewiele da tutaj, ale jestem neutralny, tak? Jakby zachowujemy się tak, jak to być powinno. Nie dam się wciągnąć w wojnę między wiewiórkami i zakonem. Jestem wiedźminem. Jestem neutralny. Jesteś głupcem, Wiedźminie. Już Dzięki. Za późno na neutralność. Jeśli teraz nie staniesz po mojej stronie, uznam cię za wroga. Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon i z okrzykiem ruszę do boju, ale pomogę wam, po wiedźmińsku. Nie zamierzam zabijać ludzi w imię jakiejś mglistej filozofii. Tak, myślę, że bierzemy dwójkę. Nie zamierzam zabijać ludzi w imię jakiejś mglistej filozofii. Złóż broń, a być może ocalisz resztę komanda. Jesteś zdrajcą i głupcem. Ale zdrajcą w sensie, że kogo zdradziłem. Przepraszam. Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Siegfried? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni Eivina, ucieka do kanałów. Czyli co, no władowałem się w niezłą aferę. No mam gonić Eivina. Spoko, ale to może pomożemy mu chociaż troszeczkę z tymi krasnoludkami małymi. Chociaż nie, dobra. Tracę życie, więc to chyba... Nie, chyba nie. Uciekać mi stąd. Zamknięte drzwi. Gdzie ja mam wejście do kanałów? Czy Siegfried sam solo stoi naprzeciwko tym wszystkim przeciwnikom? Chyba tak. Chyba wszystko na to wskazuje. Wejście do kanałów tutaj. Mogę przejść? Zaraz zobaczymy. Ciało mamy tutaj rycerza. Szybko. Czy ja mogę tutaj wejść? Czy ja mogę? Nie, nie mogę. Dobra. Wychodzi na to, że muszę stoczyć walkę, czy mi się to podoba, czy nie. I muszę zginąć. Wypijemy sobie szybko eliksir leczniczy. Jeden, mamy taki. No i działamy tak. Nie wiem, czy stalowy miecz tutaj wchodzi w grę, czy właśnie, czy jakiś inny, ale no nie wiem. Staramy się, dawaj, no. Nie mam pojęcia. Staram się walczyć, ale to niewiele mi daje. Ojeju, dawaj, uciekaj Geralt. No, to jest takie nieudolne z mojej strony teraz. Ale postaram się jednego zlikwidować, świetnie. A gdzie jest Siegfried? Nie żyje. Żyje? Nie, ranny, okej. Siegfried został ranny. Fajnie, koniec gry, przegrałem. Jeszcze raz. No i musimy jakby dołączyć do walki, tak? Czy nam się to podoba, czy nie. Trybem tym właśnie takim. A może ja wyciągnę po prostu stalowy miecz? Bo może jednak stalowym mieczem powinienem tutaj walczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba powinno się udać, nie? Zaraz ogarniemy. Szybko, jeden obrót. Dawaj, cyk. No, i ten styl grupowy. Czy to mi coś da? Powinno.
Umieram znowu, jakby. Aj, kurczę. Dobra, wypijam miksturę. Dobra, do 3 razy sztuka próbujemy jeszcze raz. No i staramy się, nie? Ogarniemy. Może tym razem się uda. Chociaż ja już nie mam połowy życia. Super. Już nie mam połowy życia. Wypijamy szybciutko. Dawaj, miksturkę. No i próbujemy znowu, tak? Czy ja wypiłem 2 czy 1? Nie mam zielonego pojęcia. Dawaj, cyk. No. To mi nic nie daje, nie wiem. Dziwne, strasznie dziwna jest ta walka, bo ani nie mogę z tej walki zrezygnować, biegnąc po prostu do celu, tam gdzie Zygfryd kazał mi biec, ani nie mogę stoczyć tej walki tak, żeby wystać tutaj na jakichkolwiek zasadach. Chyba to jest ten moment, gdzie powinienem mieć wzmocnioną postać jakoś mocniej. Ja nie wiem, czy jest to w ogóle jakakolwiek szansa jeszcze na to, żebym ja tę postać wzmocnił tutaj. Dobra, teraz sobie użyłem miału diamentowego. Zobaczymy, czy z tym miałem diamentowym się uda coś więcej zrobić, jakieś większe obrażenia zadawać. Ten miał diamentowy powinien działać przez długi, długi czas, więc pocieszam się tym, że nawet kiedy skończymy tę walkę i pójdziemy gdzieś dalej i będziemy musieli z kimś walczyć, to on powinien działać po prostu. Dawaj. Udało się, czy nie? Czy zginąłem? Zginąłem, ale... Dobra, próba numer nawet nie wiem ile, bo tych prób było już tak dużo. Ale no zobaczymy jeszcze raz, może się uda tym razem. Dawaj szybko, grupowy styl, świetnie. Świetnie, nawet jakoś ich tam trafiam tym grupowym stylem. No, ale jest kłopot. Dalej jest kłopot, dawaj szybciutko, Geralt, szybciutko. Dobra, jednego mamy. Wypijemy sobie miksturę, damy radę, proszę, Geralt, wypij. O nie, 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 wypij miksturę, Geralt. O, zginąłem znowu. Dobra, wydaje mi się, że mam pewną taktykę na to, jak tę walkę wygrać. Już z większością przeciwników tutaj wygrałem. I chodzi o to, że biegam, robię zamieszanie, Zygfryd tankuje wszystkie obrażenia na siebie, a ja ogłuszam, kogo się tylko da. I staram się ich po kolei w ten sposób wyeliminować. Zobaczymy. Myślę, że właśnie tak powinienem dać radę to wykonać. Tutaj Zygfryd walczy z jednym, ja walczę też z jednym. Został nam ostatni, Boże! To jest chyba 52 raz, kiedy próbuję to zrobić. Tak szczerze, jakby nie kłamie, robię to z dobre 40 minut. Nie spodziewałem się, że gra na tym etapie rzuci na mnie takie duże wyzwanie. Dotychczas bywało trudno, ale... No nie aż tak, prawda? Dobra, chowamy miecz, porozmawiamy z Zygfrydem. Jestem ranny. Musisz dogonić jej wina w kanałach. Dobrze, dogonimy jej wina w kanałach. Bierzemy sobie tutaj jakieś rzeczy, jakieś orenki, jakieś inne gratki. Tu mam jakiś taki fajny sztylet runiczny, dobry, ładny, nie wiem, ale pochodnia chyba jest droższa, tak mi się wydaje. Od tych wszystkich sztylecików, nie sztylecików. Zaraz sobie zapiszę grę i postaramy się wejść tam do tych kanałów. Mamy ceremonialny miecz, Duan, fajny, biorę go. No, on może być dużo wart, jeszcze jeden. O, to tego drugiego już nie wezmę. Obrażenie 16? Wow, to jest stalowy? Mój ma obrażenia 16. Miecz stalowy przeznaczony do walki z ludźmi, nieskuteczny w starciu z większością potworów. Wykorzystywany w wiedźmińskich stylach walki, dobrze. Ale to on jest lepszy niż mój? Ja sobie potem zamienię, wiecie. Na razie korzystam z tego mojego mieczyka, bo on ma miał diamentowy nałożony na siebie, ale później będziemy walczyć tym mieczem elfim. O, co tu się dzieje na górze? Wow. Dobra, zapisuję grę i w końcu idę tam dalej. Co się dzieje? O! Jaki kozak! No, zaimponował mi. Prowadzi mnie wieczny ogień. Powinniśmy się pośpieszyć. No, niby miałem być, widzicie, neutralny, ale bardzo ciężko być neutralny w takim warunkach. Co my tu mamy? Czekajcie, widzę jakieś ciało. On tu ma żołądkową mocną, możliwe... A tu na dole coś jest dla mnie? A, nie da się zejść. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejscóweczka jest? Ciekawe, nie? No nie wiem, może tutaj też sprawdzimy, jak to wygląda. To jakiś tron? Jakieś takie elfie podziemne chyba ruiny. Coś w tym stylu, nie? To coś takiego właśnie jest. No dobra, mamy tutaj Alpa do pokonania? Tak, Alpa. Alpa, tak się nazywa. Nie wiem, czy damy radę ją dobić, czy coś. Ona ogromne obrażenia nam zadaje.
Ale powinienem sobie chyba poradzić z Zygfrydem, damy radę. Jeszcze postaram się ogłuszyć raz, no nic z tego nie wyszło. Ale brzydka, nie? Cała we krwi. Jeszcze, na dodatek. No dawaj, dawaj, szybciutko. Mamy tu ognisko? Boże, mamy ognisko, całe szczęście. Krąg płomienia zemsty. Wow, co mi to dało? Co to daje ten igni zwiększony o 50%? To widzicie. Mamy miał diamentowy, świetnie. Gra próbuje nas tutaj jakby nastawić chyba na jakieś duże wydarzenie. To mamy kufer jeszcze, może jakiś eliksir znajdę, coś, pochodnie mamy. Mamy eliksir? Tak, mamy, jasne, że mamy. Świetnie. Mamy runy do miecza. Mamy dużo rzeczy, świetnie. A te runy do miecza, to jak się z tego korzysta, przepraszam? Ja bym musiał coś odłożyć, to ja może odłożę krzesiwo i wezmę runę. I odłożę może rybę i wezmę sobie właśnie to, ten miód. I to będzie chyba najlepsze, co można tutaj w tym przypadku wymyślić, wiecie? To jest dobry moment, żeby ulepszyć naszego bohatera. Naprawdę nie spodziewałem się takiej rzeźni, którą gra wrzuci mi na głowę. Ja mam tak dużo punktów do rozdania tutaj. Dlaczego ja tego nie rozdałem wcześniej? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Dajemy sobie punkty w igniacza. Atak dystansowy, to mnie nie interesuje. To mnie interesuje. Obrażenia. Chociaż w sumie to mnie też nie interesuje. Atak dystansowy, to mnie nie interesuje jakby. Lubię igni, ale tak z bliska bardziej, a nie jakaś wzmocniona wersja znaku czy coś takiego. Obrażenia pod większym kątem, tu mamy zwiększa szansę na podpalenie, działa tylko w połączeniu z atakiem specjalnym w stylu grupowym, to nie. Tu mamy obrażenia zwiększone, tu mamy obrażenia zwiększone. A jak to odblokować? Wymagana jest inteligencja na trzecim poziomie. Świetnie. Szansa na strach. Możemy też wystraszyć przeciwnika. Szansa na podpalenie przeciwnika. Świetnie. Czyli muszę w inteligencji sobie dołożyć trzeci poziom. Umożliwia odprawienie rytuału oczyszczenia w miejscach mocy. Zwiększa szansę na wydobycie składników z ciał i przeciwników. Umożliwia produkcję petard. To ja tego nie potrzebuję. Petard nie potrzebujemy. Idziemy do igniacza tutaj. I tak, jak to zrobić? Obrażenia zależą od natężenia znaku, dobrze. Szansa na ból, koszt rzucenia znaku minus 20, bardzo dobrze. I potrzebujemy inteligencji na czwarty poziom, sobie ją wbijemy tutaj. I dzięki temu czas działania znaków mamy zwiększony. Umożliwia odprawienie rytuału życia, natężenie znaków plus 25. Gdy mamy mało życia, i ja sobie tego igniacza tutaj jakoś postaram się właśnie... mogę jakoś wzmocnić go? Tutaj czekajcie, koszt rzucenia znaku to mam. To mam, okej. A, wymaga złoty talent. Dobra, a to nie, to spoko. Bo ja nie mam złotych talentów, wiecie? Ja nie mam złotych talentów, więc... Myślę, że możemy to olać. Inteligencja, popatrzymy sobie, co ja tutaj jeszcze mogę dodać takiego. Natężenie znaków działa tylko w nocy. Fajne, ale to chyba nie tędy droga, jakby nie chciałbym tego. To wymaga w ogóle wypicia mutagenu. To ja tego nie zrobię. Umożliwia odprawienie rytuału. To nie. Czas działania znaków. Ale to o co chodzi w tym czasie działania znaków? Że jak kogoś podpalę, to on się dłużej pali? Czy... no nie wiem. Nie wiem właśnie. Tego nie chcę. Natężenie znaków tego też nie chcę. Umożliwia produkcję petard. Dobra, to na razie sobie zostawimy. I myślę, że możemy sobie na przykład w Arda... może w Axie, może w Quen? Quen byłoby ok. Tworzy tarczę absorbującą obrażenia. Ilość absorbowanych obrażeń plus 25. To jest spoko, nie? I jeszcze w wytrzymałości zobaczyłbym, co my tutaj mamy w wytrzymałości. Energia, regeneracja energii, odporność na zatrucie. Wytrzymałość też warto tutaj sobie szkolić, więc spoko. Styl grupowy, nie wiem, czy ja mam tutaj coś jeszcze. Powalenie plus 30, możemy sobie powalenie, świetnie. Srebrny, stalowy, tak samo sobie wzmocnimy tutaj. Precyzyjne trafienie w grupowym. Sobie zwiększymy jeszcze jedno precyzyjne trafienie i tyle. Myślę, że wybrałem wszystko tak jak należy, jest dobrze, nie? Odpoczniemy sobie, może miksturki jeszcze, jakaś jaskółeczka by się bardzo przydała, biała mewa, baza alchemiczna, dawaj, jedna biała mewa, druga biała mewa, trzecia biała mewa, czwarta biała mewa, piąta biała mewa, jaskółka, raz, dwa, trzy, cztery, świetnie. Zrobiłbym też puszczyk, nie wiem czy mogę. Tak, zwiększa regenerację energii, jasne, że mogę. Kurna, no to robimy to. Jaskółeczkę sobie jeszcze jedną, jeszcze jeden puszczyk sobie zrobię. Olej przeciwko trupojadom. Zwiększa maksymalny poziom energii, las mariborski. Esencja z golema. Tutaj też mamy to zrobione. Może jeszcze jeden puszczyk, może kota bym sobie też jednego stworzył.
Ale mam tego dużo. Wiecie, tych alkoholi, tego w ogóle potąd, tego wszystkiego jest, tych jaskółek. Mamy bardzo dużo tego wszystkiego. Puszczyk. Myślę, że jeszcze jeden puszczyk sobie zrobię. I co, stać nas jeszcze na to? Naprawdę? Ja mam białą mewę jeszcze. Dobra, i to już chyba koniec. Nie mogę więcej robić. Olej przeciwko upiorom, trupojadom. To na razie myślę, że możemy, nie wiem. Dobra, okej, możemy sobie zrobić. W sumie to, dlaczego by nie? To się na pewno przyda. Odpoczywamy. Zaraz sobie chluśniemy czegoś porządnie i naszym wzmocnionym takim fest Geraltem postaramy się tutaj coś więcej podziałać. Alpak nam się pojawił. Zykryt, gdzie jest Zykryt? No i to jest dobre pytanie. Ładnie. Mnóstwo obrażeń zadanych, zobaczcie. Mnóstwo. Jeszcze raz. Prawie ją zabiłem. Cudownie. O to właśnie chodzi. Zabita. Cudownie. Tu krzesiwo, ryba. O, i mamy. Skojatel. Po zwycięstwo. Ja mam, kurna, zaraz pokażę zwycięstwo. Kutafony. Tak, żeście mnie sponiewierali tak długo. Dostawałem w tyłek od was. Brawo, Zygfryd. Boże, ja cię nie poznaję. Człowieku, co tu się w ogóle wydarzyło teraz? Jak sobie leży Dziunia? Jakie ma ten? Skarpetki? No dobrze. Tu mamy mieczyk, tu mamy sztylecik. To jakoś nie jest istotne, nie jest potrzebne. I tak, bardzo ważna sprawa. Jaskółka. Mamy 6 jaskółek. Ja sobie posegreguję te nasze rzeczy. Mamy eliksir z serca golema. Sobie go wypijemy, to dostaniemy za to chyba otrzymaną zdolność, tak? Jakąś zdolność otrzymałem. Może być, jest okej. Puszczyka mamy tutaj, puszczyka wypijamy. Jaskółeczkę też wypijamy, obowiązkowo. Jaskółeczkę, Geralt też wypijamy, jak już mówiłem. I idziemy się napierniczać. O Bożenko, ale to będzie fajne. Gdzie mamy przeciwników? Teraz może zapiszę grę. Zapisałem, świetnie. Wyciągam igniacza. Ja im kurna pokażę zaraz. Kto rządzi tutaj, po tej stronie galaktyki. Bardzo ładnie. Mamy strach i nie ma przeciwników. I widzicie, no gdybym ja był w stanie korzystać z czegoś takiego wcześniej, w tym banku, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Ale teraz nagrywałbym, dawaj, następny odcinek, a nie tutaj bawił się, wiecie, z tymi krasnoludkami i tak dalej tam na górze. Boże. Ach, dawaj. Ach, pokonany. Ale ich rozłożyłem. Jaki potężny wiedźmin. No widzicie, no podmuch ognia, to tutaj, no cyk, co my tu mamy? Cyk, to sobie biorę tutaj jeszcze, cyk, oni mają dużo orenów. Podmuch ognia, widzicie? Ciężko uniknąć, nie? Ciężko być odpornym na ogień. No, dawaj grad. Damy radę? Myślę, że tak. Mamy miejsce mocy, też przydałoby się chyba z tego miejsca mocy skorzystać, co? Dawaj, cyk. Ja miałem tam chyba coś, czekajcie, ja nie wiem, czy to działa. A, mamy rozmowę. Ten kamień ognisty. Trzeba tam wrócić. Wygląda na to, że udało mu się zbiec. Ale zdołaliśmy obronić bank. Tylko dzięki twojej pomocy. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Może innym razem. Może innym razem, do zobaczenia. Tak. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. No, nie wiem. Chyba wiem, czy nie wiem. Chyba wiem, albo nie wiem. Nie wiem, może wiem. Szukamy tutaj jeszcze, mamy, czekajcie, ten nie żyje. Świetnie. Tu mamy miejsce mocy, które pozwoli nam przeteleportować się chyba gdzieś dalej. Z tym, że my się chyba nie chcemy teleportować zbytnio. Przynajmniej nie teraz. Mamy ciało, mamy pochodnie, bierzemy osełkę, bierzemy wódkę kolejną, brak miejsca. No tak, na pochodnie miejsca już nie mamy. I gdzie my tutaj w ogóle wyjdziemy? Do kanałów czy gdzie? Wyjście do wyzimy. Chyba tak, chyba kanały. O, chyba mamy kanały tutaj. Dobra, ranny Zygfryd tam jest. Mamy kratę, otworzymy to. No, otworzymy, zamknięte. Niestety, nie ma szans. No, trudno się mówi, wyciągnę sobie pochodnie, mamy beczkę, no, bierzemy, co się da. Tu mamy utopca, no, myślę, że możemy z tymi utopcami na razie sobie tutaj darować. Idziemy za Zygfrydem, postaramy się wydostać z tej lokacji. Tam jeszcze jedna beczka jest i chyba poznajemy właśnie kanały, tak z zupełnie innej strony. Chyba, że jednak muszę z nimi, dobra, jednak muszę z nimi walczyć to. Powalczymy z nimi, tak? Jeszcze jeden tutaj jest, zapraszam, pokonany. Nie wiem, czy szukać ich. O, mamy jeszcze jednego. No dawaj, dzwońcu, pochodnią go. Nie, myślę, że znakiem normalnie. Po bozemu tak, ogniem i pochodnią. Chowaj to. A, krzesiwo, nie, to nie trzeba. Nie potrzebujemy krzesiwa. Sobie na szybko ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przeszukamy, tego też sobie przeszukamy. Ten mózg sobie weźmiemy. Tutaj, ale, zielona pieśń, dwugrot, beczka. No i tak patrząc na mapę, no... Tutaj jest wyjście. To jest jakaś w ogóle inna część kanałów, jakby... Ja nie wiem, czy ja tu kiedykolwiek byłem.
Chyba nie. Chyba nie byłem tutaj. Przejdziemy może. Tu mamy ognisko. Świetnie, tu mamy jakieś przejście. Mamy pleśń. Geralt, uderz tutaj. Ognisko jest rozpalone. Ale tu wyjścia nie ma. Dalej biegniemy. Przed siebie. Dawaj, Geralt, wyciągnij pochodnię. Bałbym się z taką pochodnią, czy z igniaczem chodzić w takich warunkach. I my tu mamy, tak, jest przejście. Zobaczcie, mamy kratę, zlewisko. Mamy połączenie jakby starych kanałów, w których już byłem, z tymi nowymi kanałami z dzielnicy handlowej. Miał diamentowy kolejny nam wpadł. Super, jeżeli tylko będzie trzeba walczyć tym miałem diamentowym, to powalczę. Krata, nie wiem, czy mogę ją otworzyć? Tam są jacyś ludzie, ale ja nie mogę tego otworzyć. Co tam jest? Miejsce mocy? Bandyta tam jest, a ja nie mogę tego otworzyć. Pójdziemy tam od drugiej strony, co? To będzie dobre, no, to będzie dobre. Na pewno skoczymy tam od drugiej strony sobie. Może jakieś inne nowe zadanie ruszymy. A na razie to byle przed siebie. Tu mamy ciało, jakieś ognisko, kolejne ciało, krata. No mamy znowu utopca. Jednego, dawaj, drugiego, pokonany. W końcu nie muszę się bić z tymi utopcami wkurzającymi. Ciekawe, jak ta nasza... Mamy klucz, jak ta nasza umiejętność poradzi sobie na bagnach, gdzie mamy tych utopców po prostu potąd. Tu mamy jakieś ciało też? Nie wiem, można tu przejść? Nie można. Tego ciała też przeszukać nie można. Szkoda. Przeszukałbym z przyjemnością. No dobra, to chyba idziemy, tak? No dawaj, cyk, przejdę i zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Gdzie my tutaj wyjdziemy? W tych kanałach, z tych kanałów. Nie, przepraszam. Gdzie my tutaj wyjdziemy? Jest noc. Świetnie. I? I gdzie my jesteśmy? Wyzima handlowa na pewno. Dobra, co mamy zaznaczone w misjach? Złoto dla zuchwałych. Niestety Jejwin uciekł. Muszę powiedzieć o tym grododzierżce. Tak, a gdzie jest grododzierżca? Ja grododzierżcy miałem chyba też questa oddać z tymi flederami, z tymi wampirami, nie? To idziemy. Ale deszczyk nam popaduje. Wyciągnę lepiej pochodnie. Chociaż nie, tutaj nie mogę wyciągnąć pochodni. Szkoda, no ale dobra. Ale kurna, działo się tak dużo dzisiaj tutaj na tym odcinku. No, strasznie dużo. 40 minut biłem się w tym banku. Kikimora. A czy ja nie miałem ich zabijać? Czekajcie. Nie, dlaczego? Ej, dawaj. No. Świetnie, jeszcze? Pokonana, czy nie? Chyba tak. Mamy pokonane, dobra. To są kikimory, ja o nich czytałem w tym naszym zleceniu, wiecie? Możemy zapoznać się z kikimorami. Co to dokładnie jest kikimora? My chyba mamy gdzieś tutaj coś takiego wpisanego, czy nie? Nie mamy. A kurna, to widzicie, no. Nawet jakbym chciał poczytać o kikimorach, to nie poczytam, bo niewiele o nich wiadomo. A tego Velerada mamy... Oni dalej stoją przed tym ratuszem chyba. Tak. No dobra, panie Velerad. Hej. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie, wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. Dziękuję. Zakończone złoto dla zuchwałych, mamy to? Jakąś nagrodę dostałem, czy nie? Nie wiem, może order. Możemy wreszcie iść do domu. Okej, czyli z Veleradem nawet porozmawiać nie mogę. Salamandra. Okej. I znowu kolejna. Jak ona miała kikimora, tak? No dobra. Postaramy się tego zbuja tutaj dokończyć. No i widzicie, strażnicy sobie poszli, to od razu przestępca wyszedł na ulicę. Jakimś młotem atakuje. Tu mamy stojak z beczkami. O, jak z beczki, to może jakiś alkohol, piwo. A, może być. Tu mamy szczątki, pewnie świstek będzie, coś. Nie, nic poważnego tu nie ma. Beczki do przeszukania. Jakieś, wiecie, przydałoby się pójść do księgarni i troszeczkę może poczytać o tych kikimorach, o tych różnych tego typu przeciwnikach. Byśmy się więcej dowiedzieli, to byśmy wtedy mogli skutecznie z nimi walczyć i pozyskiwać z nich różne fajne rzeczy. No dawaj, cyk. Jeszcze. Pokonany, pokonany. Mamy to. No i przeszukamy go, dawaj. No co on tu ma? Jakiś temerski topór stalowy. O, brosza salamandry, biorę to. Tutaj też coś jest, jakieś mleczko chyba. Też to bierzemy. Jeszcze jedna. Co wy sobie żartujecie ze mnie? Dawaj, Geralt, no. No. Cyk. Chyba wsiął, tak? Chyba tak. Pójdzie, płonie, więc powinna zaraz zginąć. Nie. Nie zginęła. A, dziwne. A jestem zatruty. A tak delikatnie. No dobra.
Jesteśmy nocą w mieście i się tak kurna lekko bujam tutaj. Nie wiem, co zrobić. Czas żniw, po nitce do kłębka. Mam przeprowadzić śledztwo w wyzimie klasztornej. Powinienem porozmawiać z Siemką. Siemkiem. Okej. Czas żniw, mam przeprowadzić śledztwo na bagnach i udać się do Waski. Dobrze, zrobimy to. Tajemnicza wieża, mogę już wejść do wieży do Kalksteina. Trzeba o tym pamiętać. Tożsamość, dzięki Talarowi uświadomiłem sobie, że kieruję się osobistymi pobudkami. Dobrze, walka na pięści, musimy to potem kontynuować. Zamek i klucz, muszę doprowadzić do końca śledztwa w wyzimie klasztornej i bagnach. Zlecenia na echinopsy, wiwerny, źródło. Rozstawiłem czujki, powinienem porozmawiać z Triss. I to jest chyba najlepszy cel naszej podróży aktualnie. Idziemy do Triss i postaramy się porozmawiać z nią, powiedzieć jej o tym, że misja wykonana. I mamy dom Triss. Dobra, wejdziemy z tej strony. Porozmawiamy z nią sobie, zobaczymy, co ona nam tam powie. Takiego o tym źródle, o tym wszystkim. Pewnie śpi. Zamknięte drzwi. No dobra, no idziemy na górę. Tutaj. Halo, Triss? Triss? Gdzie ona jest? Kufer? Gdzie jest Triss? Nie ma jej tutaj? A może jednak jest na dole? Gdzie ona jest? W nowym Narakorcie może? Może gdzieś tutaj dalej jeszcze? Przepadła! A to niedobry znak! Bardzo niedobry znak! Strasznie niedobry znak! Nie wiem. Może skorzystamy z tego? Przeteleportujemy się gdzieś. Może z Kalksteinem w końcu porozmawiam, co? Do laboratorium Kalksteina, do wieży na bagnach? Może do wieży się przeteleportujemy, zobaczymy, co tam takiego się znajduje teraz. No, to jest dobry pomysł. Teleport na bagnach. Mogę wyjąć pochodnie. Krąg wodnej bramy. Jest Kalkstein. Witam, kolega. A może jednak Rubę to będzie lepsze? A może porozmawiamy? Hej, dawno się nie widzieliśmy. Witaj, Wiedźminie. Witaj, Kalkstein. Co robisz w wieży? Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dobrze. A możemy jeszcze o tym porozmawiać, czy już nie? Tak troszeczkę? Czy nie ma szans? Tak? Może jednak? Jak idą badania? Możemy z nim pohandlować. Świetnie. Sprzedam mu saletrę. Może być. Mamy te kły tego Fledera. To nie wiem, czy sprzedać je? Może tak. 10 za sztukę to sobie zostawię. Nie wiem. 3. Nie wiem. 8. To 2 sobie zostawię, bo one chyba będą potrzebne. O nie. One na pewno będą potrzebne. Czekajcie, mogę jeden odkupić? Dobra, odkupię. Bo my chyba potrzebowaliśmy, nie wiem, kilku do... Ten. Na misję przecież, tak? U Velerada. Dobra, mamy książki, tutaj przeczytałem. Tu mamy mała księga minerałów. Za 400 to sobie to kupię i też przeczytam. Dobrze. Prześpimy się na pewno u naszego Kalksteina przyjaciela. Księga minerałów traktuje o podstawowych składnikach mineralnych używanych w alchemii. Siarce, kwasie, ginati, winnym kamieniu, solach naezańskich. No okej. Okay. Spoko. Prześpimy się u niego. Zobaczę, tutaj w skrzyneczce mamy jeszcze skarby dla nas. Tutaj też mamy kuferek. Też mamy skarby dla nas, chociaż tego zabrać już nie mogę. Spirytus krasnoludzki. Biorę to, wiadomo. Mleko sobie krowie zostawi i wezmę. Też mamy tutaj nalewkę z mandragory. Bierzemy to, to się wszystko przyda. Wszystko się bardzo przyda. Dobra, Kalkstein. Tak? Ty nam tutaj oferujesz nocleg, więc będąc w wieży... Z tym pięknym, popękanym dachem prześpimy się do rana i postaramy się znowu jakby przedostać do Triss za pomocą tego teleportu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to się uda, czy się nie uda. Teleport na bagnach. Szybciutko idziemy teraz tutaj. O, ale kozak! Świetnie to wygląda. Do laboratorium Triss. No i może... Nie wiem, no w nocy gdzieś poszła, tak? A może szukała Geralta na mieście? Nie wiem. Triss, jesteś? Triss, śpisz? Gdzie ty się w nocy szlajasz, co? Mamy do pogadania, koleżanko. Jak? Mamy do pogadania. No. Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar wyzimy i dowiedziałam się, skąd się biorą anomalie. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Dziecko może być powodem anomalii?
No tak, wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem, ma wielką moc. Prawdopodobnie w jego żyłach płynie starsza krew. Krew elfów. Starsza krew? Wyjaśnię później. Teraz musimy zaopiekować się Alwinem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze, ale czy pozwolą mi zabrać go ze szpitala? No właśnie, tu pojawiają się trudności. Ta głupia siksa Shani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie zaopiekuję się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka i załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna i jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój, na pewno ci się przyda. Dobrze. Dobrze. To chyba tyle. Do zobaczenia. Jest okej, okay. Musimy iść do szpitala, o ile dobrze zrozumiałem, i przyprowadzić, tak, Triss. Musimy przekonać naszą... Co to jest? Jakaś recepta? No tak, upuściłem. Może upuścimy coś do jedzenia? Czy ja mam coś takiego tutaj? Czekajcie, piwko mamy. No to... Lu! I bierzemy, o, właśnie, recepta na wywar. Okej. Okay. Pozwala dostrzegać ukrytych i niewidzialnych przeciwników. Świetnie. A my idziemy do teleporta i się przeteleportujemy do Kalksztajna, do jego pracowni. I tak będzie chyba najszybciej, żeby się dostać do tego szpitala, nie? Tak mi się właśnie wydaje. No, szybciutko. Z Shani trzeba będzie pogadać. O, to nie będzie chciała chłopaka oddać. Takie mam wrażenie. No ale kto by się dziwił. Dobra, tu mamy kurczaka, to ja sobie kurczaka wyrzucę i widzę, że możemy alkohol wziąć kolejny. Tu mamy jeszcze kuferek jeden. Mamy książkę, potwory bagienne i mamy bimber. Truskaweczkę sobie wyrzucę i bierzemy ten bimber. Czy coś jeszcze mogę takiego do jedzenia wyrzucić? No te cukrowe laleczki, ale one chyba są przydatne całkiem. Więc może to sobie, może ja sobie zostawię. A kiedy indziej książkę weźmiemy od naszego kolegi. Kosz tutaj też jakiś jest, pewnie jakieś tam, nie wiem, szmatki, gruszki, coś tu mamy w szafie, coś jeszcze. No zobaczcie, nowe przedmioty się pojawiły w kufrach i różnych takich. Mamy laleczkę kolejną, tu mamy saletrę, tu mamy kolejny kuferek, no, mamy alkohol, ale mamy potąd alkoholu. Tak jak brakowało mi alkoholu do eliksirów, tak mamy... Potąd go mamy teraz. Nigdy nie zabraknie. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alwina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alwin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alwina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. Okej. Okay. No to zostałem wplątany przez dziewczyny w coś więcej. Nieciekawa sytuacja, nie? Tak lekko bym powiedział, nie wiem. Przejdziemy się, zobaczymy tutaj na ryneczku, czy możemy opierniczyć jakieś przedmioty. Domokrążca, na pewno możemy u niego coś sprzedać. O co chodzi? Trzeba wam czego? Tak, trzeba nam czego. Sprzedamy sobie na pewno rękawiczki, na pewno chustę sobie sprzedam. Tu mamy złoty pierścionek, z rubinem mamy pierścionek, ale biodę sobie zostawię. Zobaczymy, teraz pójdziemy do chłopa. U niego też można handlować. O co chodzi? Trzeba wam czego, tak? Dokładnie. Laleczki sobie zostawię, może jedną sobie zostawię. Ona się potem przyda. No i antykwariusz to niestety, ale nie skorzystamy z jego usług, bo... No bo faceta nie ma po prostu, nie? Faceta tutaj nie ma. Poszedł, uciekł gdzieś. Może nawet minąłem go, nie zauważyłem. Nieważne. Idziemy. Mamy co robić, więc lecimy sobie do szpitala i postaramy się chłopaka odzyskać. Dawaj, cyk. Postaramy się chłopaka odzyskać. Co my tu mamy? O, Jaskier, hej!
O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier... W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Anakin, zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. No dobrze. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. Dobrze. No to idziemy za Jaskrem. Szybciutko. Dawaj. Szybciej. Nie mamy czasu. Szybciej, nie mamy czasu. O, Jaskier faktycznie wykazał się. A ja teraz sobie przypomniałem, że nie zdążyłem na występ naszego kumpla. Miał w nowym narakorcie przecież dać pokaz swoich umiejętności śpiewacko-grajeckich. Czy coś? Muzycznych. No i tyle. Tu nie mamy beczki do przeszukania. Mam jakąś tam truskaweczkę sobie wezmę. Spoko. Tu mamy też beczkę. To też sobie ją ogarnę. Cyk. A, to niczego takiego ciekawego tu nie było. Niestety. No i co? Jesteśmy na miejscu chyba, tak? Na to wychodzi. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Mhm. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Tak. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. No dobra. Co, no wchodzimy do środka, nie? Czy jestem przygotowany? Nie. Życie, nie raczej nie jestem. Stracenia. Może jakąś jaskółkę sobie wypiję. Przyda się na pewno, nie? Zobaczymy. Lepiej wypić, niż nie wypić. I co? No i mamy zbójcerzy tutaj. To, dlaczego wyjąłem pochodnie? Przepraszam. Na niego potrzebujemy... O, właśnie. Stalowy miecz. Świetnie. Tu widzę, że mam ich więcej. To może podejdę do nich wszystkich. Jest kolega Albin. Nasz malucienki. No i działamy. Postaramy się znakami ich tutaj. Cyk. No. Dobra. Jeden nie żyje, tamten jeden ucieka przede mną jeszcze. Nie. No i znaki bardzo mi się przydały. Dawaj, cyk. Mam nadzieję, że Alvina nie skrzywdziłem tym igni. Oby nie. I robota wykonana. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Tak. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Tak, bez dwóch zdań musimy go stąd zabrać, bo zabieramy sobie jeszcze tutaj jakieś przydatne przedmioty. Jaskier! A jednak wszedłeś. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. O. A oto i chłopak. No i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, już go biorę. Ale gdzie? Do Triss. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec nie będzie szczęśliwy. No. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Z tego co kojarzę, większość osób wybiera Shani właśnie w tym momencie. Dlatego wybrałem... Triss. Tak po prostu byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało, kiedy wybiorę Triss, bo nawet nie wiem za bardzo. Dawaj, cyk. No, Shani się wścieknie na pewno. A oni tutaj? Co? Okej. Okay. Nie wiem, tak utkli chyba za tymi drzwiami. No dobra. Postaramy się jakoś wyjść temu naprzeciw. Oni płoną. To dopóki płoną, to czekamy, tak? Na spokojnie. Czekamy sobie. I używamy jeszcze jednego igniacza. Ból, podpalenie i szczątki. Tyle by było. A ja sobie tutaj wracam do plądrowania, do zbierania wszystkiego. Fistech mamy, wszystkiego co się da. Ryba jest niepotrzebna. Weźmiemy sobie to. Tutaj też mamy szczątki. Tutaj też mamy szczątki. I tutaj też mamy szczątki. Bierzemy sobie wszystko. A z tych to ja chyba tutaj nic... Nie wiem.
Dziwne, że te... O, a jednak coś mogę podnieść. Fajnie. Jeszcze coś mogę podnieść? Nie. Dziwne, że te drzwi się nie otworzyły, ale to mniejsza o to. Wychodzimy. No i dobra, krasnolud. No i co przydałoby się teraz? No z Triss porozmawiać, nie? Przydałoby się porozmawiać z Triss, ale to myślę, że porozmawiamy z nią sobie już na kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność, za to, że byliście, że oglądaliście. Tyle się działo, jestem tak zmęczony tym filmem, tą akcją w tym banku, w tym wszystkim, ale udało się, odcineczek nagrany. Myślę, że pójdziemy do Kalksztajna, przeniesiemy się teleportem do Triss, porozmawiamy z Triss i jakoś postaramy się pociągnąć może jakieś misje poboczne jeszcze w kolejnym odcinku, więc życzę wam miłego wieczoru, dnia, nie wiem kiedy to oglądacie. Zachęcam do łapkowania, do komentowania zachęcam, do subskrybowania i dzwoneczkowania też zachęcam. Tyle ode mnie, bajo, dziajo.